Cześć, siemanko ludziska, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Farminga 22 na mapce Hoytbaileron. A my w kolejnym odcinku, tym razem zimowym, lecimy z dalszymi pracami polowymi. W dzisiejszym odcinku nowe nabytki, sporo sprzedaży, bo będziemy sprzedawali zarówno warzywa, miód, sorgo, kukurydzę i buraka cukrowego. No i będziemy orać nasze działeczki, no bo w końcu jak zima przymarzło, to i tak klimatycznie byłoby taką workę, oreczkę, orunię zrobić. No i tak, na samym wstępie troszkę mi zaśnieżyło, będę musiał tutaj poodśnieżać, ale pierw skoczę sobie na sklep do naszego John Deere'a, który właśnie został nieco podkręcony. Mamy 250 koni mechanicznych, czyli tam teraz ma w sumie 300 koni. Co więcej, jest on z nowym pługiem, nowym nabytkiem jest Lemken Titan 18. No naprawdę pługek, myślę, świetny. Już kilka farmingów z nami był. Oj, czekajcie. Ale to dobra, poczekamy. Akurat postaram się dojechać do pola i pociąg wynajmiemy sobie na kolejnym skupie, bo będziemy sprzedawać tego buraka właśnie, o którym wspominałem. Jest on po 540 tysięcy, więc tutaj 400 tysięcy, no 500 tysięcy powinniśmy, myślę, na nim zarobić. Na samym buraku cukrowym, rozumiecie to? 500 tysięcy. Plus jeszcze sorgo około 100, 110, plus warzywka. No naprawdę, uważam, fajne pieniążki wpadną. Ale te wszystkie pieniążki, no cóż, pójdą w rozwój, nie? Co by nie było, no bo będzie rozwój gospodarstwa, budowa na wiosnę, czy to latem, naszej nowej farmy. Także no, pieniążku będzie potrzebne sporo. Ale myślę, że jeżeli naprawdę wpadną na te pieniążki, które teraz mają wpaść, to będzie dla nas pikusiem dosłownie rozwinięcie tego gospodarstwa. Dobra, pociąg sobie pomału jedzie, Johnny sobie ora, no 10 na godzinę, czyli tak standardowo, a my przenosimy się tutaj. Jeszcze mi się zbugowało wszystko, no. Szkórka blaszka, no. Mejka mi się ogólnie buguje, muszę ją, kurczę, chyba sprzedać. No nie fajnie, muszę wam powiedzieć, nie fajnie, że tak się dzieje. Pytanie, czy będę mógł ją oddać normalnie. Tak. O, już jest wszystko w porządku. Tak, ten kompresor niestety miał coś do siebie, że jest nie tak, no ale mam nadzieję, że w końcu ten odcinek będzie normalnie prowadzony. Więc tak, póki pociągu nie ma, no to bierzemy sobie Samika z Samaszem. W sumie Maseja z Samaszem. Odśnieżymy sobie troszkę podwórko, żeby można było tutaj ciągnikiem jeździć. No i będziemy działać. Zaraz z wywozem. Teraz tak, tutaj ta droga. No, możemy sobie tutaj przejechać akurat. I tak, nie będę raczej dzisiaj tych wszystkich maszyn używał, bo z maszyn to tylko pług. Także to tam na luzie. Czyli sobie odśnieżymy tutaj ścieżkę do silosów, bo będziemy pewnie New Hollandem dzisiaj jeździć, tak mi się wydaje, bo McCormicka zaraz zaprzęgniemy do pługa i też będzie orał. No są jednak 4 działki do... 4... 5 działek jest do zaorania, kurczę. Czyli nie mało. Dobra, tutaj sobie opuścimy. Spłużek. Powinno dobrze iść. No ja też tutaj nie zamierzam się bawić w Bóg wie jakie odśnieżanie. Jak widzicie, no są pewne kolizje i pewnych rzeczy nie idzie przeskoczyć. Tak jak tutaj, no już trudno, ja z tym nic nie zrobię. Ale chociaż mówię, tak na szybko przejedziemy, żeby dla oka to wyglądało, żeby było odśnieżane i tyle, nie? Nie chce mi się cały czas, że tak powiem, trzymać tutaj
tej minimapki, no ale jednak muszę patrzeć, jak to jest z tym pociągiem. I teraz tak, tutaj sobie jeszcze myślę, że ze dwa przejazdy zrobimy po tym śniegu, żeby odgarnąć sobie pługa i to będzie wszystko tutaj, nie będziemy się więcej bawić, więcej na razie terenu mi niepotrzebne, tego śniegu i tak, tak niewiele napadało, że to szkoda aż gadać. Mam nadzieję, że coś się zmieni, bo to takie jego roztapianie sił w ogóle, no nie powinno być tak, jest grudzień, styczeń, to śnieg powinien leżeć, choćby skały miały, już nie powiem co, to śnieg powinien być. Ojojoj, ach kurde. No i przypierdzieliłem, no. Ale wieta stoi, to najważniejsze. Tutaj raptem z dwa przejazdy zrobimy i to powinno wystarczyć, żeby tego pługa się dobrać. I wysłaliśmy kornika, myślę, że tutaj w to pole pod buraka cukrowego powinno być, myślę, wystarczająco. Dobra, jak już jesteśmy, to wynajmiemy pociąg przy okazji. No i będziemy tego buraczka sprzedawać. No mówię, tak jak mówiłem, tutaj powinno mi wpaść 500 tysięcy za buraka i z 200 jeszcze dodatkowo za inne uprawy, nawet i 250 liczmy, naprawdę super pieniążki, a plus jeszcze sprzedaż wełny będzie później, no to mówię, już w ogóle, naprawdę można powiedzieć, że będziemy mieli tych pieniędzy aż nadto, trochę źle powiedziane, bo tak nie do końca, że aż nadto. Ale jednak tych pieniędzy będzie sporo. Bo tutaj no akurat mówię, no cały czas się rozwijamy, więc tych pieniędzy nie może być aż nadto, bo pewnie jakby zostały, to byśmy zaraz kupowali jakieś pola nowe albo nowe maszyny, chociaż teraz z maszyn nic na razie nie potrzebuję jeszcze oprócz przyczepy. To z tych, które są teraz potrzebne. No i plus wiadomo, tam trzeba będzie na moich krów pewnie coś zakupić. Aczkolwiek chyba i nie do końca, bo jeszcze nie sprawdzałem. Na pewno wiem jedno, w oliwki i winogrona to my szybko nie pójdziemy. Ale jeżeli chodzi o krowy, to muszę sobie sprawdzić, bo prawdopodobnie już nic nie będę musiał na sam początek kupować do tych moich krówek. Oczywiście o ile dobrze myślę. No mam nadzieję, że dobrze myślę. To wtedy wiecie, już pół biedy, możemy wtedy kupować jakieś pola, tak? Chociaż zobaczymy, może coś ciekawego jest w przesenie. Nic ciekawego niestety znowu. Poza odcinkiem udało mi się kupić wał do łąk. O, akurat stał na sklepie, nie wiem czy go widzieliście, tak chociażby kątem oka. No, także ten wał udało mi się zakupić. I cóż, jakie będzie dla mnie tego wału wykorzystanie? No przede wszystkim lepsze nawiezienie łąk, co da mi więcej trawy. A więcej trawy, no to wiadomo, więcej paszy, czy tam jakiś zarobek ze sprzedaży tego wszystkiego. Wiecie, cały czas po prostu trzeba się rozwijać tutaj. No i tak. Nawet szybko kalkulując, ja już widzę, że wybudowanie tej mojej obory to tam będzie... Myślę, że i tak, tylko w przyszłym roku postawimy oborę, kupimy krowy, to jest 300 tysięcy, więc 500 nam zostaje jeszcze na dodatkowe koszta, tutaj myślę silosy w przyszłym roku, wybudowanie większej owczarni, no przyczepa jeszcze, no to w sumie w tym roku, tak, przyczepa i pola myślę, będziemy szli w pola tutaj. A jak już te moje krowy dorosną, no to wtedy będziemy mogli sobie kupić drugą kosiarkę, przetrząsarkę, traktor, paszowóz, no wszystko. Po prostu będzie komplet maszyn wtedy. A teraz, no to wiecie. Jak nie trzeba, to nie kupuję, choć jeszcze tutaj w ładowarkę można byłoby zainwestować. Ale to jeszcze zobaczymy. A też z ciekawości sobie sprawdzę ceny. Ceny działek. Co bym tutaj mógł kupić sobie? No ta jest dość fajna. Piętnasteczka. No tutaj już za duże pieniążki, to i tak samo. Ale tutaj tą 15, 13, któryś z tych pól teraz bym akurat mógł kupić. A
zobaczymy, co rośnie. Nic nie rośnie na 13, a na 15 rośnie rzepak. Spoko. Kukurydza rosła na 29. Zobaczymy, bo też to przed żniwami się wszystko okaże, jakie pieniążki będą. Bo najlepiej jest kupować pola przed żniwami, kiedy coś na nich rośnie, kiedy, że tak powiem, idzie na tym zarobić jeszcze dodatkowy pieniądz, wtedy takie pole jest dla nas tańsze. Także zobaczymy, jak się tutaj będą sprawy miały. Tak, sprzedajemy po 300, więc 4 transporty pociągiem będą. Spoko, zobaczymy, ile zrobimy za taki jeden, pewnie ze 150 tysięcy. Albo i nawet więcej. Jeszcze sprawdzę, czy się cena nie zmieniła. No nie, cena się nie zmieniła, no Marizon jest najlepsza. No i sprzedajemy. 162 tysiące razy 3 daje 436 tysięcy. No, prawie 500 zarobimy. Także jest dobrze. Teraz tak, mamy chwilkę, to sobie bierzemy McCornika. I zaprzęgamy go do pracy też. McCornik 51 motogodzin już zrobione, już pykło. W sumie tutaj jeszcze widzę, że nie do końca jest wszystko odśnieżone, więc jeszcze ten jeden przejazd sobie masajkiem zrobimy. I tutaj więcej już nie będę odśnieżał, bo nawet nie ma potrzeby, by ten plac był w pełni odśnieżony. On i tak pewnie do jutra sobie tutaj odtaja ten śnieg. No ale w sumie skoro już mamy zimę, no to czemu by i nie odśnieżyć tego śniegu, skoro i tak mamy, czy nie odśnieżyć tego śniegu, nie odśnieżyć tych placów, skoro i tak mamy na swoim gospodarstwie pług śnieżny zakupiony. No i w końcu oryginalnie w farmingu mamy Seasons. Dobra. No i tak, niby postawiłem tą halę, wszystko fajnie, pięknie, maszynki powinny się mieścić. A tu niciula się nie mieszczą. Serio. Teraz kupiłem ten pług i nie mam gdzie go postawić. Prawdopodobnie pługi będą stały na zewnątrz. Gdzieś tam za halą, no bo naprawdę nie mam gdzie tego wstawić. Przyjechał teraz kombajn w tym roku, przyjechał nowy siewnik. Maszyn powpadało, no ale nie mam gdzie ich stawiać, to jest najgorsze. Dobra, tutaj każdy z moich pracusiów sobie robi, to niech sobie robi, ale zasiadamy do New Holland i lecimy do sklepu rolniczego sprzedać nasze plony. Też swoją drogą ciekawi mnie dość mocno, ile na tym byśmy zarobili. Pewnie no niemałe pieniądze. Sałata jest chyba po około 3, a jak nie 4 tysiące. A, to jest tam niepotrzebne. Także 3-4 tysiące to jest naprawdę nie mało. Jeszcze mi się lagi kurka wodna załączyły, no już. A tak to jest w zimę. Sprawdźmy szybko tą sałatę, po ile ona jest. Miód jest po 3300, sałata jest po 3300, no to spoko. Czyli mamy około 60 tysięcy zarobku z tego, co wiozę z tyłu. Jeszcze muszę uważać, żeby się nie wypierdzielić z tym wszystkim. No także już mówię, naprawdę ten rok się fajnie zakończy. No tutaj te 800, co ja powiedziałem, to jest trochę zawyżone ten pieniądz i ten mój stan konta. Ale myślę, że 700 jest jak najbardziej realną ceną, realnymi pieniędzmi, jakie dostaniemy za to wszystko. I w sumie to wszystko praktycznie okaże się w dzisiejszym odcinku, no bo do sprzedaży zostanie mi jedynie słonecznik, jak dobrze pamiętam. Słonecznik, który sprzedam w ogóle w lutym, czyli jutro, czy tam pojutrze. To już też poza odcinkiem, bo w kolejnym odcinku już będziemy mieli wiosnę. Ale do sprzedaży zostanie mi słonecznik i zostanie mi wełna. Tak na dobrą sprawę, nie? Czyli tam, no wiadomo, jakiś zarobek to będzie. Tam niecałe 100 tysięcy, no ale większość to się dzisiaj praktycznie okaże tego, jakie pieniążki będziemy mieli. I w sumie cieszy mnie to, że tak zakończymy ten sezon, że takie pieniądze będą, a nie inne. O, pociąg jedzie. To dobrze, to sobie jeszcze kawałek pojedziemy. I już kolejnym transportem polecimy.
tutaj kolejne pieniążki wpadają. W sumie jak mam o to możliwość, to mój pracownik niech sobie przejedzie, a my skikniemy sobie tutaj. No i zaraz ten pociąg wynajmiemy, niech się chociaż tylko pojawi u nas na horyzoncie. Daleko on jeszcze ma? No, zaraz powinien być 500 metrów. No i też kolejne pole zachwaszczone do zaorania. Sporo tych orek naprawdę będzie, no ale ten pług, no to mówię, to jest akurat dobry zakup, bo mamy już spore działki, uważam. I obrotówka zwykła, zawieszana już byłaby trochę za mała, a ten prawie 5 metrów szerokości, także będzie robił robotę. No, jest nasz pociąg. No i sypiemy buraczka. Mam nadzieję, że akurat masę jeszcze się, czy masę Nikolandę szybko się ogarniemy, zawieziemy kukurydzę, zabierzemy sorgo na sprzedaż. To wtedy akurat no... Ostatni transport to były resztki buraka cukrowego i te nasze sorgo i kukurydza. Tak, ogólnie poza odcinkiem ostatnim sobie poogarniałem te oliwki, nie oliwki, tak sobie posprawdzałem. No to muszę wam powiedzieć, że jakichś super zarobków nie ma. Ja to wiem, że ja to w końcu tutaj wprowadzę w tym farmingu, ale na razie jeszcze bym chciał iść bardziej w pola. Bo jednak tutaj no jest to uprawa, która wymaga finansów i to dużych nakładów finansowych. A na chwilę obecną jeszcze chciałem zainwestować, jeszcze dokupić ze 2-3 ciągniki. Jeszcze wiecie, kilka pól, nowy kombajn i tam wtedy to będziemy mogli sobie działać z takimi oliwkami, jak już to pole 35 chyba, tak, czy tam 30-34 będzie trochę już za małe, to tam wtedy sobie te oliwki zrobimy albo łąkę, chociaż ostatnio za dużo planuję, jeżeli chodzi o tą serię i w sumie nie wiem co w końcu robić. No ale z pewnością jak będzie już lato, to będę wiedział co robić, a zresztą nie będę miał w ogóle wyboru, bo będę musiał stawiać to gdziekolwiek. No, chociaż jestem pewien jednego, że wiem jakie pastwiska stawiać i co stawiać, tylko nie wiem jeszcze gdzie stawiać. To jest najgorsze. Dobra, jest New Holland. Ładnie zajechał na miejsce. No to już pół bańki będziemy mieli w tej chwili. Jak to sprzedamy, co mamy z tyłu na tej lawecie. Pewnie nas czekają jeszcze jakieś 3 transporty na silos kolejowy. No 3 kursy. Tak by tam nie myślę. Zaraz się okaże. Czy to będą 3 kursy? Tak. Tutaj mamy jeden kurs i tu będą dwa kursy z sorgo, czyli trzy kursy z trzosiówką pojadę, będzie najszybciej. Myślę do ogarnięcia. Także w trzech kursach się złapie to wszystko. I będzie gitara siema. Powinniśmy się wyrobić, myślę, do końca odcinka. Nie poramy niestety, chociaż nie no. W sumie to poramy, bo dopiero mamy jakąś połowę odcineczka, więc na spokojnie chwilkę zasiądziemy ze sterami Johnego z nowym pługiem. No, 71 tysięcy. Kurka. I teraz sprzedamy za 162 to co mamy, to mamy prawie 700. Plus jeszcze tamto co będzie, no to jednak 800 może być. Kurde, plus jeszcze to co nam zostanie do sprzedania, czyli wełna i słonecznik. Tutaj myślę, że jeszcze nam to wszystko powinno dać, liczmy ze 150, to prawie 200, prawie milion będzie nasz, nie? Na przyszły sezon, czy na ten sezon w sumie. Nie wiem czemu mówię przyszły, no wiem, że jest zima, ale już mamy styczeń, więc
na obecny sezon. No i cóż, tylko postaram się mądrze te pieniądze wydać. I będzie dobrze. No, akurat dojedziemy na gospodarstwo, kiedy pociąg będzie dojeżdżał na ten nasz silos. Kolejowy u góry. Chociaż czekajcie, kurczę. Tak nie może być. Przejedź, jedź na gospodarstwo. Muszę go już tutaj wynająć. Zapomniałem, kurczę, o tym wszystkim. Że jednak musimy zabrać stąd buraka, bo w kolejnym kursie byśmy się po prostu najzwyczajniej w świecie nie wyrobili. Dużo go nie ma, no ale jednak. Co się da, trzeba go zabrać. Chyba nawet wszystko się zmieści, o ile dobrze kojarzę. Albo i się nie zmieści. No to trudno. To sobie po prostu z tego silosu zabierzemy już wszystko. Tutaj mówię, te trzy transporty zrobimy. Choć teoretycznie mógłbym wykonać dwa kursy, a nie chcę mi się w to brać pracownika. Jak się samemu przejadę, to będzie jednak lepiej. No i kurczę, naprawdę. Aż jestem, że tak powiem, podekscytowany tym, że będą takie pieniądze na moim koncie. Na maszynę troszkę wydam, tam niecałe nawet 100 tysięcy. Jeszcze raz sprawdzę, ile ja muszę wydać na moje zwierzaki. Budowa. Zwierzęta. Krowy 254, owce 100. No to czyli tak liczmy, że 300, do 400 tysięcy wydamy na zwierzęta i 400 nam zostaje. Czyli akurat byśmy mogli kupić tutaj to pole numer 15 bądź 13. No i ewentualnie jeszcze jedno pole inne. Zobaczymy. Z małym kredytem dokupić sobie, co tam jeszcze będziemy potrzebowali. No i powinno być wszystko fajnie, pięknie, nie? A na przyszły sezon będziemy znowu kombinować, co tam zmieniać. Pewnie o ile w tym, no w tym będą krowy ogarnięte i owce, więc w kolejnym odcinku będzie trzeba dokupić resztę sprzętu dla moich krów, znaczy w kolejnym sezonie, i powiększyć naszą chlewnię ze świniami. W tej chwili ona ile tam ma? Ta za 109 ma na 108 sztuk, a kolejna będzie na 270. Będzie kawał landary. Jednym słowem. Ale jak trzeba, to trzeba, no. Też powiem wam, że tak zastanawiam się nad tym, czy aby czasem nie kupić sobie o takiej oto przyczepki na 36 sztuk świń, bo pomału ta moja robi się za mała. A tutaj byśmy kupili sobie taką, byśmy kupili sobie również samochód ciężarowy i do tego samochodu jeszcze byśmy sobie dokupili być może firanka, to jednak nie, bo aż tyle to nie ma na sprzedaż tego wszystkiego. Ale wannę byśmy kupili i tak na skupy, to by sobie jeździł tirem z wanną, samochodem ciężarowym z wanną i pracownik mój by tutaj to wszystko ogarniał. W sumie nie jest to głupi pomysł. Nie jest to wszystko do przemyślenia, tylko jeszcze pytanie, ile by mnie kosztował samochód. Jaka jest właśnie cena takiego samochodu ciężarowego, bo tego nawet nie sprawdzałem. 100... Ach, Mac kosztuje 95, to jeszcze nie tak źle. Można by się było połaśnić. Czyli można powiedzieć, że tutaj 100... No, ze 105... Z 200 tysięcy, tak liczę już na szybko, musielibyśmy wydać na ten zestaw, czyli na ciągnik siodłowy, przyczepę do przewozu zwierząt i przyczepę do przewozu plonów, tak? O ile wszystko dobrze policzyłem. Ile taka przyczepa by kosztowała? 59.
To nie, to też nie, raczej byśmy tą brali. Czyli 100, 100, 100 i 100, nawet 300 by to wszystko kosztowało. Też ciężki temat. Ciężki temat do ugryzienia. Może kiedyś. Na razie mówię, skupimy się na takim normalnym rozwoju. W sumie też tych świnie sprzedaję codziennie. A więc tutaj mówię, możemy na razie się w tym wszystkim wstrzymać. O, właśnie, widzicie? Jak ktoś jeszcze suba nie zostawił, dajcie suba. Nie no, te blachy są naprawdę fajne. Dobra, jedziemy po tą naszą trzyośkę już po tym śniegu, już trudno. Chyba więcej szkody jak pożytku zrobiłem z tym odśnieżaniem. Ale kto tam na to patrz? No i szybkie trzy kursy. I w sumie będzie koniec odcinka, jak patrzę. Chociaż może... Może chociaż tam ze dwa razy się karniemy z tym pługiem w jedną i w drugą stronę. Zawsze to coś. A jak tutaj sprawa się ma? No nawet... Nawet dobrze temu makornikowi idzie ta orka. Tak że też, no mówię, sporo tu jest, tą orką będę miał roboty, ale jak już ogarniemy, to ogarniemy i będzie spokój. Też co zapomniałem wam powiedzieć, wyłączyłem sobie kamienie, po prostu irytowało mnie to zbieranie tych kamieni, co dosłownie każdą uprawę, tak, co gruberowanie, co orkę. Uznałem po prostu, że będę odkamieniał, oczywiście, że będę odkamieniał, ale będę odkamieniał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będę kupował pole i na tym polu kamienie będą. A tak będziemy sobie włączać to odkamienianie co 4-5 sezonów, bo już naprawdę męczy mnie odkamienianie tego samego pola co sezon. No po prostu szok. A ten co tu znowu odpierdzielił? No już dobra. Nie chcę mi się nawet na to patrzeć. Mam nadzieję, że chociaż Johnny tutaj robi jakąś robotę. No pomału, pomału, coraz bliżej. Także jest jak jest. Mówię, no poza odcinkiem zaorem, a w kolejnym odcinku jakieś uprawki i siewy. No niestety ominęły was siewy pszenicy, jęczmienia, bo to wszystko w sumie pszenicy nie zasieliśmy, bo już było za późno, a jęczmień zasiałem poza odcinkiem. Tak samo chyba rzepak, jak się nie mylę. Także jak były uprawki w jednym odcinku, tak teraz w kolejnym odcinku, parę odcinków temu, tak teraz, żeby tych uprawek znowuż nie było od groma, to zrobimy sobie tam jakieś bardziej coś związane z siewem, z nawozami, bo w sumie takiego odcinka nie miałem typowego z rozsiewania nawozów, więc można by było zrobić akurat w tym samym czasie, kiedy będzie można już siać sobie owies, chyba owies można od lutego, od marca. Od marca owies, to w marcu już byśmy tam jakieś pierwsze uprawki robili, rozsiewali nawozy. No, jednym słowem działałoby się. Tego stuknięcia nie słyszałem jeszcze. Podoba mi się. Ale już mi to, co tutaj jest, to się mniej podoba. No, szkoda, że ten farmik takich tego jeszcze nie dorobił do końca. Nie ogarnął. Z tym wysypem. Ale co tam. Może kiedyś takiego typowego, realnego farminga się dorobimy. I tak myślę, uważam, że jest lepiej jak było. Jak tutaj nas Johnny. O, kamieni pełno, ale te kamienie były już na tym polu, jakie kupiłem. Ale możecie mi wierzyć lub nie, na polu, gdzie właśnie ora makornik, nie ma praktycznie ani jednego kamienia. Tam w jednym miejscu tylko było kamienie, ale je sobie też zbierzemy. No i masę będzie miał trochę mniej roboty i ja będę miał mniej roboty, bo te kamienie naprawdę były uciążliwe, żeby jeszcze ten ciągnik, pracownik w sumie, nie tam ciągnik, pracownik, normalnie je zbierał, to bym to wszystko jeszcze rozumiał.
A on raz jedzie powiedzmy w lewą stronę. Ma pełno, wysypiemy, załączymy tego pracownika jeszcze raz, jedzie w drugą stronę. Też co mnie wkurza, że ten pracownik pracuje cały czas, zbiera te kamienie, mimo że ma pełen zbiornik, to i tak je zbiera. Nie wiem, gdzie je mieści, ale zbiera te kamienie. Także takie to trochę jest niedopracowane jeszcze. No, mistrzu. No, tutaj też tych zasp nie przemyślałem. Aż trudno. Mogłem w ogóle nie odśnieżać, byśmy mieli trochę więcej czasu na odcinku na orkę, a przede wszystkim by nam się lepiej jeździło. Ale to już mówię, trudno. Co było, to się nie odstanie. No i taki można powiedzieć typowo odcinek sprzedażowy. No ale tyle kasy, co my na jednym odcinku zrobiliśmy teraz, to aż szok. No bo co, mieliśmy tam ze 100... Już nie pamiętam, czy 130, albo czy tam 180 tysięcy. 130, to w tej chwili zarobiliśmy już 560, a to nie koniec. Także no, będzie przypływ kasy, naprawdę będzie przypływ kasy. No, schomikujemy to na pewno na jakieś tam dwa odcinki, a żeby później to w pełni wydać na kolejną, nową hodowlę, no i na powiększenie hodowli owiec. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne maszyny oprócz tej jednej brakującej przyczepy będę kupował. Ojojoj. Wydaje mi się, że raczej nie ma potrzeby. No ten ciągnik, cały czas jeszcze myślę nad tym ciągnikiem. W ogóle czas na 10. Cały czas myślę nad tym jednym ciągnikiem, który by mi się przydał. Tam do 200 koni mechanicznych, już tam około 200, nie do 200, ale około 200 koni mechanicznych. Myślę, że jak byłby na przecenie, to byśmy go wzięli, albo ładowarka teleskopowa, ale jak nie będzie, no to niestety będziemy musieli sobie to darować. No, ciężki taki transport, muszę wam powiedzieć. Ja to by najlepiej, wiecie, raz się przejechał, a później wynajmował pracownika, ale też ten pracownik jeszcze widzę nie jest zrobiony tak, jak bym chciał, żeby był zrobiony. Czyli, że po prostu jedź stąd tu, wysyp tam, wróć tu, jeździ w pętli, póki aż, że tak powiem, nie przewidzisz wszystkiego. To byłoby fajne rozwiązanie. Ale już... nic na to nie poradzimy. No, pociąg jedzie. Mógłbym go teoretycznie zatrzymać, ale wstrzymamy się, że tak powiem. Będę teraz, jak przewiozę ten ostatni transport, to nawet New Holland nie będę odprowadzał na gospodarstwo, tylko po prostu przesiądziemy się do John'ego i będziemy czatować ten pociąg. Jak będzie jechał, to go zatrzymamy i pojedziemy te ostatnie nasze plony na dzisiaj sprzedać. No i zobaczymy, jakie toż pieniążki nam tutaj wpadną. No i wtedy jeszcze, jak mówiłem, na sam koniec, już poza odcinkiem, ja sobie sprzedam wełnę i słonecznik. Wełno i słonecznik. No pewnie jeszcze świnie będą do... żniw na sprzedaż, ale tam świnie to jest około 15 tysięcy mniej więcej. Ale jednak sobie nie było, jak będzie to jakiś tam zarobek. Także mówię, jeszcze powinno wpaść tak ze 100 tysięcy. To nawet 150 tysięcy. Także będą grube zakupy, grube inwestycje na wiosnę. Ale w końcu...
po co się w tym farmingu pracuje. Też za co bym wam chciał podziękować, to za ten nagły przypływ tych subskrypcji i wyświetleń, no bo to co się dzieje pod tymi filmikami, to aż wręcz napiewa mnie do tego, żeby nagrywać dla was te odcinki, no i żeby coś na tym kanale zmieniać. Ja wiem, że nie wszystkie odcinki są idealne, nie wszystkie miniaturki są idealne, ale ja też no nie zawsze poświęcam w pełni temu wszystkiemu siebie. No wiecie, żebym miał za to płacone, to byłoby trochę jeszcze co innego. No ja to jednak można powiedzieć robię jako wolontariat, ale no mimo wszystko staram się, żeby było jak najlepiej, staram się ten kanał rozwijać, no i mam nadzieję, że za jakiś czas 1000 subskrypcji będzie. Ja tam jakieś marne grosze, ale grosze będę z tego zyskiwał. No a wy będziecie chcieli mnie dalej oglądać, no. No i też przede wszystko mam nadzieję, że będę miał czas na to, no bo tutaj z tym czasem to mnie czasami jest ciężko. Teraz mam wolne, więc akurat nagrywam, ale za chwilę jeszcze będzie wrócić do pracy. No dobrze, że pracuję 24 na 48, to przez te dwa dni wolnego coś tam się pogarnia, ale znowu jak będę pracował, to też nie wszystko mi się tak fajnie uda ogarniać, nie? I będę miał jeszcze drugą pracę. No ale już jestem dobrej myśli, że mimo wszystko jednak coś tam będzie mi się udawało nagrywać. No najwyżej po prostu będziemy nie uprawiać na oka pewnych kur, tylko po prostu będziemy tak zwaną razówkę wszystko uprawiać, najprościej jak się da, bezorkowo, byle po prostu było to ogarnięte i tyle. Dobra, my się przysiadamy do naszego Johnego. Dokładnie tak widzicie, zero, po prostu zero kamieni. O, Johnny tutaj pewnie ma jakieś kamyki, ale jemu to się nawet nie dziwię. I tutaj 4-9 metra musimy sobie ustawić. Jakoś tutaj powinniśmy radę sobie dawać. No, szkoda, że tylko 10 na godzinę ora, ale jest trochę maksymalna prędkość tego pługu, jak się nie mylę. Tak, a nie, 12 na godzinę, tylko że mamy za mało koń. Nie no, koni też mamy spoko. A to już nie wiem. To już nie wiem, nawet szczerze mówiąc już nie wnikam w to. Jak jest, tak już jest. Może jakiś poślizg bierze przez ten śnieg, albo naprawdę ma za mało koni. Bo to tam w to też nie wątpię, że może on mieć troszkę przymało tych koni. No to jednak nastygą ma tutaj tego wszystkiego. Być może ciężarek za lekki, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ale mimo wszystko myślę, że fajny zestawik, kurka wodna. A czy chce się takim pracować? No też trzeba było na taki większy pług zainwestować, więc na razie jest ten. A później zobaczymy, czy dokupimy trzeci pług, czy po prostu sprzedamy ten, a kupimy większy. No bo ten Kvernaland to mi się marzy. O, jedzie pociąg. Jedzie pociąg, także wynajmujemy pociąg i sprzedajemy ostatnie uprawy w dniu dzisiejszym. Normalnie taki przypływ gotówki na jednym odcinku, że szok, nie? Ja aż później sprawdzę na sam koniec z wami statystykę, ile my tutaj dzisiaj zrobiliśmy na tym wszystkim. Już nawet nie będę patrzył, ile wydaliśmy, no ale zarobić, przede wszystkim zarobiliśmy pieniążki. No tak w sumie wydatki to były tutaj na zakupy, bo sama ropa kosztowała nas prawie 500 tysięcy. Ale tak to jest w tym farmingu. Dobrze, że jeszcze nie płacimy za własne, że tak powiem, wyżywienie i tak dalej, i tak dalej. No bo wtedy pewnie byśmy się tak szybko nie porozwijali. No, a tak uważam, że jest nie najgorzej. No i jeszcze tylko buraczka zabierzemy z drugiego skupu. No i będzie spoko. W sumie w kolejnym sezonie nie wiem, czy będziemy robili te sprzedaże, bo my praktycznie, zauważcie, wszystko sprzedajemy na Marizon. Wszystko dosłownie pociągiem jedzie tam. Nie wiem, czemu tak jest, no ale tak jest.
No zawsze w każdym farmingu było tak, że był ten jeden skup, taki główny, prowadzący, no a reszta skupów to była taka tam dodatkowa. Nie wiem czemu na przykład, tylko nie mamy zapotrzebowania na innych skupach, jest tylko na kruszarce, co mnie troszkę boli, nie? No bo okej, sprzedawać kamienie co drożej, super fajnie, tylko te kamienie to najczęściej ja jadę, zbieram i od razu sprzedaję. Nawet nie czekam, że tak powiem tam, aż będzie ich większa ilość czy coś, tylko po prostu jak mam pełną przyczepę, to od razu jadę. Jak kończę zbierać, też jadę, sprzedaję, nie czekam z tymi kamieniami. Może to tam jakiś błąd, zobaczymy. No właśnie a propos też znikającego śniegu, no to właśnie moja dzisiejsza poranna praca poszła się, bo śnieg nam stopniał. Czyli jest tak jak myślałem, ale co zrobić? Też tak patrzę ten dzisiejszy odcinek, no troszkę dłuższy będzie niż zwykle. Ale co tam, chociaż sprzedamy sobie to, co tutaj jest do sprzedania. Zobaczmy, ile dzisiaj zrobiliśmy. Zrobiliśmy dzisiaj 495 tysięcy przychód ze zbiorów. Spoko. A jeszcze mówię, tutaj to co mamy sprzedać. No. Naprawdę fajne pieniążki wpadną. No i nic, tylko po prostu kombinować, co tutaj wybudować, co tutaj ogarnąć. No i na wiosnę się będzie działo, myślę. Też jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o te nasze krowy, to ja poczekam, aż łąkę skoszę. Bo jednak chciałbym mieć trawę z tej łąki. Szkoda, ja tak wiecie, sprzedawać tutaj, czy budować pod naszą oborę. Tak, bo tak to się nazywa, czy tam pasisko dla krów w miejscu, gdzie w sumie leżą pieniądze, tak, i ich nie zebrać, nic, 1% wylusowo. Także mówię, no teraz krowy będą potrzebowały jakąś tam część większą tej karmy. Coś tam jeść będą musiały. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, ile trzeba, żeby je wyżywić tutaj. Pewnie jak już postawimy to wszystko, to się przekonamy, ile będą żarły i czego. No wiadomo, TMR jak TMR, ale na razie nie chcę iść w koszta i po prostu karmić je po najniższej linii oporu, żeby się rozmnożyły. I jak zaczną produkować mleko, to wtedy będziemy kombinować nad resztą. No i pytanie, chwila uwagi, ile zrobimy? 150? 181 tysięcy, czyli prawie 900 na moim koncie. Łącznie zarobiliśmy dzisiaj 666 512 zł. No także wow. 676. Sorry. Nawet 687. 77. Sorki za ten. Także mówię, no może być bańka na wiosnę. Jak tutaj się spotkamy w kolejnym odcinku, jak już to wszystko posprzedaję. Myślę, że fajnie, że spoko, tylko teraz pytanie, na co to wydamy i jak to wydamy, to przekonać się o tym w kolejnych odcinkach, na które Was zapraszam. Również zapraszam Was do tego, abyście zostawili łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wbijali na moje pozostałe odcinki, na grupę ModMakery Farminga i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć!